Czytaliśmy dzisiaj tekst na wstępie, który jest wprowadzeniem do naszego kazania. Tekst zapisany jest w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i w 24 wierszu. Odsyłam was do tego tekstu, będzie mottem do całego dzisiejszego kazania. Ewangelia Mateusza 16, 24. I czytamy z tego tekstu następujące słowa. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. W Ewangelii Marka napisane jest: weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Pan Jezus, kiedy wypowiadał te słowa, miał tak naprawdę w tym miejscu na myśli coś bardzo głębokiego. Coś, co jest inspiracją nie tylko dla jego 3,5-rocznej służby, ale jest inspiracją dla służby tych, którzy Pana Jezusa kochają. Wiecie, życie jest bardzo skomplikowane, zwłaszcza życie chrześcijańskie. Ono jest z jednej strony proste, dlatego że wiemy, komu zaufaliśmy, ale z drugiej strony życie bywa trudne. I nie na wszystkie trudności, nie na wszystkie pytania znajdziemy zawsze odpowiedź. Kiedy życie się dobrze układa, wtedy chrześcijanin ma zwykle dużo odpowiedzi. Wtedy wydaje się, że jest łatwo, ale kiedy życie jest trudne, kiedy się nie układa, kiedy jest więcej pytań i odpowiedzi, człowiek często jest bezradny. Pan Jezus mówi jednak, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Co to znaczy zaprzeć się samego siebie i co to znaczy pójść za Panem Jezusem, przyjąć Jego krzyż? Można by było w tym miejscu bardzo dużo powiedzieć, ale chcę wam powiedzieć, że krzyż jest rzeczą bardzo konkretną. Krzyż jest czymś, co Pan Bóg przeznaczył dla każdego wierzącego. Jest czymś, co przychodzi na człowieka wtedy, kiedy może się tego nie spodziewać. Jest planem, który Pan Bóg przygotował. Czymś, co ma doprowadzić, aby człowiek ten z jednej strony okazał się sprawiedliwy w Chrystusie, z drugiej strony, żeby był w stanie wykonać dzieło, do jakiego został powołany. I aby on sam był zbawiony, a przez niego zbawieni byli inni. Czasami tak jest, że w życiu przychodzą trudne chwile, smutki, doświadczenia i pytamy się, dlaczego przychodzą na nas takie doświadczenia? Dlaczego przychodzą choroby? Dlaczego przychodzą trudności, brak pieniędzy, brak pracy, wiele innych smutnych doświadczeń? I kiedy to przychodzi na ludzi zwykłych, można by powiedzieć, że to jest część tego życia, ale kiedy to przychodzi na wierzących chrześcijan, nawróconych, wtedy pojawia się pytanie, dlaczego właśnie ja? Czy nie jest tak, że kiedy człowiek idzie za Chrystusem, otrzymuje wszelkie błogosławieństwa? Owszem, ale Pan Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, przyjmie krzyż, który mam dla niego przygotowany i wtedy za mną pójdzie. W innym miejscu jest napisane, że kto idzie za mną, a nie bierze mojego krzyża, tak? A nie bierze swojego krzyża, dziękuję. Ten nie jest mnie godzien. Ten nie jest mnie godzien. A więc kwestia tego, jakie są relacje pomiędzy człowiekiem, a pomiędzy Chrystusem. Jeżeli Pan Jezus przyjął krzyż, to czy my nie powinniśmy też przyjąć krzyża? Wiecie, Pan Jezus też zadawał pytania. Nam się może wydawać, że Pan Jezus to Bóg. Było mu łatwiej. Czy aby na pewno? Wiecie, kiedy nam się przydarzy grzech, upadek, wtedy zawsze możemy się zwrócić do kogoś, kto nam przebaczy. To jest jak margines bezpieczeństwa. Grzeszyć się nie powinno, ale jak się przydarzy, to nie jest tak jeszcze źle, bo zawsze jest ktoś, kto może nam pomóc. A jak było z Jezusem?
Czy Pan Jezus miał też taki margines bezpieczeństwa? Czy kiedy żył na tej ziemi, nie doświadczał tego, co to znaczy być człowiekiem? Czy to, że był w naturze czystej, oznacza, że nie wiedział, co to jest ból, cierpienie? Co to jest ślepota, ludzka ślepota, która nie widzi tego, co będzie jutro? Co to jest strach? Co to jest słabość? Przecież poznał to wszystko na sobie. A do tego musiał być ostrożny. Musiał w każdej chwili myśleć o tym, żeby przypadkiem nie dać się złapać. I to nie tylko swoim wrogom, tym, którzy go śledzili, szpiegowali, aby go złapać na jednym słowie, ale musiał uważać, żeby nie dać się złapać samemu szatanowi. Bo jeśli by się dał zła złapać, nie tylko on, ale cały los, całe zbawienie ludzkości ległoby w gruzach. Nic by z tego nie zostało. Pan Jezus musiał czuwać. Pan Jezus modlił się dlatego nocami, wzywał Boga na pomoc. Prosił Go o to, aby Jego ludzkość Go nie przemożyła, aby nie padł ofiarą bycia człowiekiem, tak jak i my. Nam jest potrzebne takie właśnie doświadczenie. Nam jest potrzebna modlitwa. Nam jest potrzebna pokora. Nam jest potrzebne oczekiwanie tego, co Bóg dla nas przygotował, chociaż nie chcemy. Nam jest potrzebne prowadzenie przez Boga, bo przyjęcie krzyża oznacza, że to już nie my decydujemy, komu służymy. O, może komu, w tym sensie, że wybieramy Pana Jezusa. Nie my decydujemy, co robimy, gdzie idziemy, ale robi to za nas Chrystus. Największą próbą, jakiej doświadczył Pan Jezus, była noc w Getsemany, kiedy Jego człowieczeństwo wypaliło głęboki i bolesny ślad na Jego jestestwie. Kiedy nie widział poza grobem nic. Kiedy widział tylko straszną drugą śmierć. I musiał zdecydować, czy przyjąć na siebie krzyż, jaki przygotował dla Niego Ojciec, czy też nie. Pamiętacie, jaką odbył wtedy walkę? Pamiętacie, ile miał powodów do pytań wobec swojego Ojca, czy ja muszę to zrobić? Czy ja muszę przyjąć ten krzyż? Odpowiedź była zawsze taka sama. Możesz nie przyjąć. Możesz odrzucić, ale jeśli to zrobisz, na twoich oczach będą ginąć ci, których kochasz. Albo przyjmiesz i zginiesz. Albo odrzucisz, a zginą inni. Pan Jezus musiał zdecydować. Dlatego też Pan Jezus wie o tym, że kiedy my cierpimy, wie o tym, że kiedy przechodzą doświadczenia, nie zawsze jest to zwykły ludzki plan. Czasami jest to moment, kiedy Pan Jezus się upomina o swoje i mówi, ja wziąłem swój krzyż. Ja poszedłem tą drogą, którą dał mi Ojciec. Pytanie, czy i ty przyjmiesz swój krzyż? I czy pójdziesz drogą, którą ja ci przygotowałem? Może tak być. Może tak być, że będzie to chwila, która będzie nam się nie podobać. Że krzyż, który nam Pan Bóg przedstawi, będzie niewygodny. Straszny, niemiły. Ale wiecie, czy ktoś kiedyś obiecał, że krzyż ma być miły, lekki? Krzyż to nie było narzędzie komfortu. Krzyż to było narzędzie, niestety, tortur. Krzyż, może nawet nie tyle tortur, ile pewnego poświęcenia, bo tak to rozumiemy tutaj abstrakcyjnie, ciężaru, który jest złożony na nasze barki. Pan Jezus chciał, abyśmy i my
w chwilach trudności, słabości zadali sobie pytanie, czy może to trudne doświadczenie, które w tej chwili na mnie przychodzi, nie jest przypadkiem językiem, którego używa Pan Bóg, aby mnie zachęcić do przyjęcia krzyża, który dla mnie przygotował. I wiecie, kiedy człowiek otrzymuje od Boga taką propozycję, aby ten krzyż przyjąć, prawie nigdy nie jest przygotowany. I prawie nigdy nie jest chętny, aby przyjąć ten krzyż. Bo od Boga się dobrze przyjmuje błogosławieństwa. Ciężko się przyjmuje krzyż. Ale wiecie, jesteśmy w dobrym towarzystwie, dlatego że żaden z apostołów tak naprawdę nie przyjął krzyża, który Pan Jezus dla nich przygotował przez 3,5 roku służby. Nikt z nich tak naprawdę nie rozumiał, czym jest ten krzyż i nikt z nich nie chciał tego zrozumieć. Woleli żyć w oparach własnych wyobrażeń. Nie chcieli przyjąć krzyża, chcieli przyjąć koronę radości. Korona oznacza władzę, chwałę, glorię. Krzyż? Krzyż oznacza poświęcenie, smutek, życie dla innych. I może nawet więcej. Może nawet oddanie swojego życia za innych. Pan Jezus czekał, aż uczniowie dorosną. Czekał, aż przeżyją straszne doświadczenie. Tak jak Piotr, który został upokorzony przez swoją słabość, przez wiarę w swoje własne siły. Trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa i w konsekwencji, co się stało, stwierdził, że jest nikim. I wtedy, kiedy Pan Jezus do niego przemówił już po tym wszystkim, powiedział mu co? Ewangelia Jana 21 rozdział i tam 18 i 19 wiersz. Jana 21, 18 i 19. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Gdy byłeś młodszy, robiłeś to, co ci się podobało. Nawet jako nawrócony chrześcijanin. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz, a to powiedziawszy, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Czy to był krzyż? Tak. To był krzyż, jaki otrzymał Piotr. Ten krzyż był wcześniej dla niego przygotowany. Piotr nie był przygotowany. Dopiero kiedy został upokorzony, kiedy zrozumiał swoją własną słabość i zobaczył, że nie ma nic poza Chrystusem, dopiero wtedy był przygotowany, żeby przyjąć ten krzyż. Pytanie, czy my musimy doświadczyć też upokorzenia i doświadczyć tego, żeby nas Pan Bóg zaprowadził gdzieś tam, gdzie jest źle, po to, żebyśmy wreszcie byli przygotowani i przyjęli krzyż, który Pan Bóg chce, byśmy podźwignęli wraz z Nim? Wiecie, czasami tak jest, że to przyjęcie krzyża jest niespodziewane. Tak samo jak było, jak podaje Ewangelia Mateusza 27, rozdział 32 wiersz, Szymon Cyrenejczyk nie spodziewał się, że przyjdzie mu nieść krzyż. Szedł po to, by się spotkać z Bogiem. Był człowiekiem nawróconym, chociaż nie do końca może prawowiernym po krwi, po rodzie. Ale wierzył. I po drodze spotkał Chrystusa. I po drodze włożono na Niego krzyż, niespodziewanie, siłą. Czy to było przekleństwo, czy błogosławieństwo? Czy Szymon na tym stracił, czy zyskał? Co prawda Pismo Święte nie podaje nam wielu szczegółów, ale w książce Życiu Jezusa jest napisane, że był to moment przełomowy w życiu Szymona Cyrenejczyka. Sprawił, że Szymon stał się innym człowiekiem. Ten krzyż, który został na niego włożony i którego się nie zaparł, ale go przyjął po to, aby pójść dalej. Doświadczył Chrystusa, zobaczył jego na własne oczy, poniósł jego własny krzyż. Chociaż przecież krzyż, który niesie Pan Jezus, tego krzyża nikt nie może ponieść. Ale Pan Jezus chce, żebyśmy zasmakowali też tego, czego On smakuje, bo On chce, żebyśmy szli tą drogą, jaką szedł On.
jest też obietnica, że jeżeli będziemy mieć współudział w tym, co Pan Jezus, czego Pan Jezus tutaj doświadczył, będziemy mieć w czym współudział w przyszłości? W Jego chwale. Kiedy Pan Jezus otrzyma pełną chwałę tam wysoko w niebie, wtedy i my będziemy z Nim wywyższeni. Czy Pan Bóg odda sprawiedliwie tym, którzy przyjmują dzisiaj swój krzyż? Odda. Czy ten krzyż, który może być na początku wielkim obciążeniem, wiązać się z obawą, wiązać się z tym, że bierzemy na siebie coś, czego nie chcemy, że jest to los, który nam się nie podoba, ale jest to wola Pana Boga. Czy przyjęcie tego krzyża może się okazać dla nas w końcu błogosławieństwem? Nie ma co do tego wątpliwości. Decyzja leży w Twoich rękach. Ty decydujesz, czy ten krzyż będzie Ci dany, czy też nie. Ty decydujesz, czy ten krzyż będzie przyjęty, czy też nie. I wreszcie Ty decydujesz, czy ten krzyż zostanie poniesiony aż do końca, czy też nie. Ale jeżeli ten krzyż poniesiesz, jeśli go przyjmiesz, jeżeli go zaniesiesz tam, gdzie go chce Bóg, masz od Boga obietnicę. Ten krzyż, Twój krzyż, stanie się dla Ciebie znakiem błogosławieństwa. Będzie obietnicą tego, czego doświadczysz wtedy, kiedy Pan Jezus powróci. Ile wymaga poświęceń i samozaparcia tutaj, tyle otrzymasz od Boga błogosławieństw. Tyle otrzymasz od Boga chwały. Dzięki temu, że dzisiaj przyjmujesz swój krzyż. I pamiętaj o tym, że to jest Twój krzyż. Tylko Ty wiesz, jaki to jest krzyż. Tylko Tobie Bóg może pokazać, co masz zrobić. Gdzie masz pójść? Kim masz być? Jakie masz zadanie do zrobienia w kontekście zbawienia ludzkości? Tylko Ty o tym będziesz wiedział i tylko o tym wie też Bóg, który ma Ci to dać. A więc jaki z tego wniosek? Ten stary krzyż, który dzisiaj jest tak niemodny, na który dzisiaj nikt nie chce patrzeć, a nawet się nim brzydzi, bo tak świat patrzy na krzyż. Na ten znak potępienia, poniżenia, znak śmierci, dla mnie ma w sobie jakieś piękno, jak w tej pieśni, że między tymi plamami krwi jest jakieś piękno. Bo ten krzyż jest znakiem decyzji Pana Jezusa, żeby zostawić samego siebie, a pójść do końca dla nas. I zawsze mówię, że jeżeli Pan Bóg nakłada na nas krzyż, to żeby tego nie odrzucać. I żeby się tego krzyża nie wstydzić. Co prawda ten krzyż nie przyniesie nikomu zbawienia, bo zbawienie jest tylko z krwi Jezusa i z krzyża Jezusa. Ale ten krzyż ma swoją wartość. Wiecie, co to jest za krzyż? To jest krzyż waszych doświadczeń, waszych poświęceń, waszej przelanej krwi. To jest krzyż tego, co zrobiliście idąc z Chrystusem. Patrząc na ten krzyż, będziecie mogli myśleć o tym, ile Bóg dla was zrobił i jak daleko zaszliście z Chrystusem od początku drogi. Nie wstydźcie się tego krzyża. Nie bójcie się go przyjąć. Nie odrzucajcie go. Bo ten krzyż jest znakiem największego podobieństwa między Jezusem Chrystusem a nami. I Pan Bóg, jak w tej pieśni jest napisane, ten krzyż na końcu zamieni z narzędzia śmierci w co? W koronę zwycięstwa. I taką obietnicę mamy od Chrystusa. Amen.